Po co my w ogóle mówimy o Jezusie? Po co my dzielimy się swoją wiarą? Po co w ogóle podejmujemy tematy religijne i duchowe, gdy w ogóle decydujemy się, aby podjąć takie wątki w naszych rozmowach? Jaki jest w ogóle tego sens i cel? Czy po to, żeby pokazać ci, jaka jest moja wiara, jakie są moje przekonania? To po to cała ta rozmowa, po to temat Boga? Wydaje mi się, że nie, to absolutnie za mało. Otóż, jeśli ludzie wierzący zaczynają mówić o swoim Bogu, to dlatego, że chcą Jego pokazać. Ponieważ skoro Go zobaczyłem, zobaczyłem Go w innych ludziach, zobaczyłem Go w Jego słowie, zobaczyłem Go w Jego śladach, w mojej historii, i to On mnie zafascynował, to ja chcę mówić o Nim. I chciałbym, żeby z tego spotkania, z tych słów, była w Tobie nie myśl o tym, o jak on fajnie wierzy, tylko taki fajny, jaki fascynujący, jaki piękny i pociągający jest Bóg, który dał mi się poznać w tym właśnie człowieku.